po burzliwym lutym i marcu, kiedy mieliśmy spadki na większości rynków giełdowych na świecie, kwiecień przyniósł odreagowanie, w niektórych przypadkach odreagowanie bardzo silne. Widzieliśmy to w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w przypadku spółek technologicznych, które podały bardzo dobre wyniki za pierwszy kwartał. Widzieliśmy to w Niemczech, rynek nam bliski, często ta zależność między niemiecką a polską giełdą jest silna. W Niemczech notowania odbiły o blisko 10%. Słabsze trochę euro względem dolara niewątpliwie tutaj odegrało rolę, bo opłacalność niemieckiego eksportu wzrosła. Natomiast w Polsce to odbicie, gdzie jeszcze na początku miesiąca może ono trochę kiełkowało, no zostało w zasadzie w zupełności zgaszone. Jeśli porównamy obecny poziom notowań na GPW w stosunku do tego z początku kwietnia, no to jesteśmy na bardzo zbliżonych poziomach. Z czego to wynika? No, powodów można podać kilka. Oczywiście są powody bieżące. Zawsze można znaleźć takiego w cudzysłowie winnego i jest nim z jednej strony umocnienie dolara. Jeśli popatrzymy sobie na to, co się dzieje na innych rynkach wschodzących niż Europa Środkowa, czyli Turcja, Argentyna, RPA, to zobaczymy, że to umocnienie dolara, które wynika między innymi z rosnącej inflacji w Stanach, z rosnących cen ropy naftowej i oczekiwań na podwyżki stóp procentowych ze strony Fed, to nie sprzyja to napływowi kapitału na rynki wschodzące. To na pewno, czyli ci inwestorzy zagraniczni, którzy stanowią bardzo istotną grupę inwestorów na GPW, no oni nie są na ten moment zainteresowani kupowaniem akcji w Polsce. Jeśli mają zwiększe swoje zaangażowanie w akcje, to prawdopodobnie będą właśnie wybierać rynki rozwinięte. Ale to przy okazji no bardzo uwydatnia problem, który ogólnie ma polski rynek kapitałowy i dużo się mówi o strategii dla rynku kapitałowego w Polsce, o tym, że on powinien odgrywać bardzo istotną rolę. Natomiast no, dane na razie wskazują na to, że tutaj nie ma zmiany na lepsze. Jeśli popatrzymy sobie na strukturę właśnie inwestorów i generowanych przez nich obrotów, to widać tutaj cały czas ogromną dominację inwestorów zagranicznych. Inwestorzy instytucjonalni w Polsce, no, tutaj ta zmiana raczej też w przeciągu kilku ostatnich lat nie była na plus. No, mamy marginalizację OFE i o ile można powiedzieć, że OFE no, to nie były tym typem inwestora, który pod pewnymi względami był optymalny, to niewątpliwie ich rola jako dawców kapitału była istotna. No i widzimy wreszcie malejącą rolę inwestorów indywidualnych. Wydaje się, że tutaj po takim okresie, gdzie rządy próbowały zachęcać Polaków do inwestowania na giełdzie, no mamy kilka ostatnich lat, które przyniosły niemal kompletną ciszę w tym temacie i to widać, niestety to widać w statystykach. No i to prowadzi do takich wniosków, że jeśli nie będziemy mieć mocnego kapitału krajowego, prywatnego kapitału krajowego, który będzie odgrywał istotną rolę jako właśnie inwestor, to nie tylko nie rozwiniemy rynku kapitałowego w Polsce, ale też no będziemy mocno uzależnieni od kapitału zagranicznego jako tego, który finansuje inwestycje. Tak? Widzimy teraz w strukturze wzrostu gospodarczego w Polsce, że te inwestycje krajowe nie rosną, prywatne, tak? No są, rosną inwestycje publiczne, natomiast sektor prywatny niechętnie na razie zwiększa nakłady inwestycyjne i patrząc długofalowo, no niewątpliwie dobrze rozwinięty rynek kapitałowy z tym silnym kapitałem krajowym, również właśnie kapitałem, a może przede wszystkim kapitałem prywatnym, no jest niezbędny do tego, żeby ta gospodarka funkcjonowała w zdrowy sposób i mogła się dynamicznie rozwijać.